W owym czasie wybuchła też w Anglii rewolucja, która miała wielki wpływ na losy Francji. Hrabia Darby, którego na początku tego opowiadania widzieliśmy na turnieju walczącego przeciw księciu Ludwikowi podczas uroczystości wjazdu królowej Izabeli, był synem księcia Lancastra i miał w Anglii liczne i potężne stronnictwo. Gdy ojciec jego umarł, król Ryszard z obawy, aby olbrzymia sukcesja, jaka mu się dostać miała, nie posłużyła mu do zyskania sobie nowych stronników, postanowił nie wydawać mu jej, mimo niezaprzeczonych praw do niej. Hrabia Darby był wówczas we Francji nie posłem korony, ale wygnańcem na obcej ziemi. Jego kłótnia z hrabią Nothingham dała Ryszardowi pretekst do wygnania z kraju tego, którego uważał za swego rywala. Niesprawiedliwość króla względem hrabiego Dabi zupełnie inny sprawiła skutek, aniżeli ten, jakiego się Ryszard spodziewał. Cała szlachta i dygnitarze kościoła stanęli po stronie wygnańca. Lud, przyciśnięty podatkami, grabiony przez zbrojne hordy żołnierzy królewskich, którym nie płacono żołdu i które łupiły rolników w ich chatach i kupców w ich handlu. Szemrał mocno przeciw uciskom, do których nie był przyzwyczajony i oczekiwał sposobności, aby połączyć się ze szlachtą przeciw królowi. Hrabia Dabi, z oczyma zwróconymi ciągle na Anglię, oczekiwał, aby sprawy te doszły wreszcie do punktu kulminacyjnego. Czekał niedługo, bo gdy Ryszard rozpoczął wyprawę przeciw Irlandii, odebrał hrabia wezwanie, by rozegrać partię, w której mógł stracić głowę. Lub zyskać koronę. Hrabia Darby nie wahał się ani chwili, a pożegnawszy księcia Brytanii, u którego przebywał, wyjechał z Hawru, a po dwóch dniach i dwóch nocach wylądował w Yorkshire między Hall i Brightington. Podróż jego ku Londynowi była prawdziwym marszem triumfalnym, tak bardzo dawny król był znienawidzony. Mieszkańcy miasta otwierali bramy i na kolanach oddawali klucze, trubadurowie i minstrele otaczali go śpiewając na jego chwałę, a kobiety wysypywały kwiatami drogę, którą miał przejeżdżać. Gdy wieść o tym doszła Ryszarda, powrócił szybko z armią swoją do stolicy, ale opuszczony przez żołnierzy, nie mogąc ich do walki zachęcić lub zmusić, musiał się oddać na łaskę i niełaskę zwycięzcy. Osadzono go w wielkiej wieży Zamku Londyńskiego, a potem wytoczono przeciw niemu proces. Izby złożyły go stronu, tronu, a hrabia Darby ogłoszony został królem pod imieniem Henryka IV i otrzymał berło i koronę z rąk tego, którego stronu strącił. Wiadomość tę przywiozła do Francji pani de Cussy. Która była mistrzynią dworu Izabeli, siostry króla Karola, wydanej za Ryszarda dla zakończenia sporów i wojny z Anglią. Biedne to dziecie, które z miłości znało tylko jej smutne strony, z królowania tylko jego nieszczęścia, wracało do Francji wdową po mężu żyjącym jeszcze, ale już na śmierć skazanym. Każdy czuł dobrze, że podobna obelga uczyniona koronie francuskiej nie mogła pozostać niepomszczona, a jednak uznawano niemożebność rozpoczęcia wojny. Królestwo było bowiem wycieńczone z ludzi i pozbawione pieniędzy. Książę Orleanu tak wielki czuł gniew o tę obrazę i tak wielką boleść z powodu bezsilności swojej ojczyzny, że posłał w swoim osobistym imieniu wyzwanie nowemu królowi Anglii. Pojechali z tą misją Orlan, pierwszy herold, i Champagne mistrz broni księcia, wyzywając króla do walki osobistej, a śmiertelnej w miejscu, które on sam wskaże z bronią, którą on sam wybierze. Henryk IV wyzwania nie przyjął. Tymczasem Książę Orleanu sprawował rządy, jak mówi Jouvenal, surowy historyk owej epoki, w sposób dowodzący, iż on sam rządcy i guwernera potrzebował. Dla zaspokojenia próżnych zachcianek i marnotrawstwa jego samego i królowej, podatki rosły z taką szybkością, że nakładano nowe wprzód, nim poprzednie zapłacone zostały. Nareszcie, gdy lud już zupełnie wyssany został, książę nałożył nowy podatek na duchowieństwo. Prawdą jest, iż dla zamaskowania wyrządzonego gwałtu i bezprawia podatek ten ściągany był pod pozorem pożyczki. Sprowadziło to wielkie między prałatami i książętami kościoła nieporozumienia. Jedni formalnie odmówili zapłacenia nałożonej taksy i musiano siłą zabierać czwartą część zbiorów zgromadzonych w śpiżarniach. Istodołach, podczas gdy inni przeciwnie, nabożnie pochlebiając regentom Francji, rzucali klątwy na nieposłusznych braci. Regent, daleki od uznania skandaliczności takich faktów, odpowiedział na to rozdwojenie Kościoła ogłoszeniem nowego edyktu, nakładającego nową taksę ogólną, obowiązującą wszystkich lud, szlachtę i duchowieństwo. W akcie wyrażone było, iż decyzja ta powzięta została wobec i za zgodą książąt de Bourbon, de Berry i Burgundii, co było fałszem. Dwaj pierwsi oświadczyli publicznie, że wcale o tej sprawie nie wiedzą i niczym się do niej nie przyczynili. Ostatni zaś, książę Burgundii, który już ukończył starania i rokowania o wykup swego syna z tureckiego Jasyru i który otrzymał już był wiadomość, że hrabia de Never wraca, postanowił sam przybyć do Paryża dla zadania kłamu swemu synowcowi. Gdy książę Orleanu dowiedział się o zbliżaniu się księcia Burgundii do Paryża, zrozumiał natychmiast, że niepodobna mu będzie utrzymać się na stanowisku, jakie sobie przywłaszczył. Pośpiesznie tedy ogłosił, że król na prośbę jego i Izabeli cofa ostatnio ogłoszony podatek, który pobierany więcej nie będzie. Nie wstrzymało to jednak księcia Filipa przeciwnie. W tym ustąpieniu regenta widział on słabość i postanowił skorzystać z tego. To też za przybyciem do Paryża porozumiał się z książętami de Bourbon i de Berry, których nazwiska były razem z jego imieniem skompromitowane, a przedstawiwszy z wielkim uszanowaniem całą sprawę królowi, uzyskali decyzję, mocą której Rada Państwa zebrać się miała i zdecydować, któremu z książąt ma być powierzona władza. Książęta zresztą ofiarowali się dla swobody dyskusji nie być obecnymi na owym posiedzeniu Rady, jeżeli tylko synowiec ich ze swej strony zgodzi się również. Nie przybyć. Książę Orleanu przyjął tę propozycję, gdyż wiedział, że decyzja będzie dla niej nieprzychylna. Przyznawano mu bowiem ogólnie wszelkie zalety dobrego i szlachetnego rycerza, ale równie ogólnie zaprzeczano mu wszelkich cnót męża stanu. Nie dziwił się też wcale. Chociaż czuł żal w sercu, gdy się dowiedział, że stronnictwo księcia Burgundii przeważyło nad jego stronnictwem i że księciu Burgundii oddana została regencja Królestwa Francji, którą on sam dotąd sprawował. Dwaj rywale znaleźli więc znowu jedną nienawiść więcej w sercu, chociaż już tyle tam było innych, że sami nie myśleli, aby nowa mogła się jeszcze w ich piersi pomieścić. Książę Orleanu zdawał się pocieszać po tym niepowodzeniu, otaczając synową księcia Filipa, hrabina de Nevers, swoimi staraniami i galanterią. W taki sposób mścił się książę Ludwik Orleański. Wkrótce zobaczymy, jak się mścić potrafił hrabia de Nevers. długo potem umarł w zamku de Al w 63 roku życia Filip Śmiały. Wskutek tej śmierci regencja przeszła znów na księcia Orleanu. Jednocześnie też hrabia de Nevers został księciem Burgundii. W 11 miesięcy później umarła księżna i książę Jan Burgundzki został zarazem hrabią Florencji i d'Artois, panem de Salins, palatynem de Malin, d'Alois i de Talmain to jest jednym z najpotężniejszych książąt chrześcijaństwa. Wypadki następujące miały odsłonić nieporozumienia, które aż do tej pory dzieliły te dwie rodziny, aż dotąd szacunek dla wieku, księcia Filipa, jako też jego własne doświadczenie, i takt nadawały rozterkom książęcym charakter polityczny, który teraz zatracić się miał zupełnie. Nienawiści osobiste, nienawiści ambicją wywołane, zranioną miłością i miłością własną, nienawiści pałające i krwawe. Wszystkie, jak hydry podnieść miały swe głowy z masek odarte, jak obnażeni atleci w pół się pochwycić i walczyć za wzięcie. Każdy przeczuwał, że przyszłość brzemienna będzie wielkimi nieszczęściami, że w powietrzu wrzało coś strasznego, a gdy burza wybuchnie, deszcz będzie padać krwawy. Żaden jednak z książąt nie dawał publicznie poznać swojej nienawiści. Tymczasem ludzie, którzy się ośmielili monitorować księcia Orleanu, skorzystali z chwilowego powrotu rozumu u króla, aby mu przedstawić stan rzeczy. Przedstawiono mu, iż złoto państwowej i prywatnej szkatuły topi się i przelewa w rękach księcia i królowej, niby w wielkim piecu hutniczym. Powiedziano o wszystkich skargach ludu i nędzy, która się aż do królewskiego pałacu wciskać zaczęła. Począł tedy król zbierać wiadomości. I dowiedział się rzeczy strasznych. Zawołał do siebie ochmistrzynię dzieci swoich, a ona mu wyznała, że młodzi książęta pozbawieni byli najpotrzebniejszych przedmiotów i że często nie wiedziała, czym dzieci królewskie nakarmić i przyodziać. Przywołać kazał do siebie syna swego księcia Akwitanii, a dziecię przybiegło na pół nagie i wygłodzone. Wtedy Nieszczęśliwy król westchnął boleśnie i począł szukać pieniędzy, aby je dać ochmistrzyni, lecz nie znalazłszy nic w kieszeniach i szufladach, oddał jej do sprzedania kielich złoty, z którego zwykł był pijać. Z przebłyskiem rozumu Wróciła na chwilę energia biednemu szaleńcowi. Zebrał radę państwa w celu obmyślenia najlepszych środków zaradzenia chorobie kraju. Potem, nie mówiąc nic nikomu, kazał napisać do księcia Burgundii, zapraszając go na owe narady. Nazajutrz też książę wyruszył z Arra z 800 ludźmi i szedł na Paryż. Przybywszy do Ligdyn, Odebrał listy donoszące, że książę Orleanu i królowa, dowiedziawszy się o jego marszu, opuścili miasto i schronili się w Melun, a dalej do Chartres, zostawiając rozkaz księciu Ludwikowi Bawarskiemu, aby im dowiózł księcia Akwitanii, delfina Francji. Mimo ważności nowin... Książę tak był zmęczony, że stanął dla paru godzin wypoczynku. Nazajutrz o świcie ruszył dalej ku Paryżowi, ale przybył za późno. Delfina już wywieziono. Wtedy książę Burgundii, nie odpoczywając już ani chwili, puścił konia galopem i kazał ludziom swoim towarzyszyć sobie. Tak przebiegł Paryż, wydostał się na gościniec prowadzący do Fontainebleau i dogonił delfina pomiędzy Villeneuve i Korbei. Młodemu księciu towarzyszyli wuj jego, książę Ludwik Bawarski, margrabia de Pont, hrabia de Damartin, pan de Montygi, wielki mistrz ceremonii w Pałacu Królewskim i wielu innych panów. W tejże samej karecie siedziała siostra jego, księżniczka Joanna i pani de Pré, żona księcia de Bourbon. Książę Burgundii, zbliżywszy się do karety, skłonił się przed Delfinem i prosił go, aby powrócił do Paryża. Wtedy książę bawarski, widząc, iż młody książę miał istotnie ochotę wrócić z Janem Burgundzkim, wystąpił i rzekł: Niech wasza książęca mość raczy dozwolić księciu Akwitanii, siostrzeńcowi naszemu, udać się do królowej matki i do stryja księcia Orleanu, gdyż jedzie on tam za zgodą króla ojca swego. Po czym książę Ludwik Wydał głośno zakaz surowy, aby nikt nie ośmielił się zwrócić z drogi, a woźnicy nakazał zaciąć konie. Wówczas książę Burgundii, sam schwyciwszy konie za sztuki, zawrócił je w stronę Paryża, a dobywając miecza wykrzyknął – dalej w drogę, woźnico! Idzie tu o życie twoje w drogę, a żywo! Woźnica, drżąc ze strachu, popędził konie, a wojsko księcia Burgundii otoczyło karetę. Książę Akwitani wracał do stolicy w towarzystwie wuja, który nie chciał go opuścić, a inne towarzyszące mu dotąd osoby śpieszyły do korbei, by donieść księciu Orleanu i królowej o całym wydarzeniu, które dowodziło, na ile poważyć się zdoła książę Burgundii. Książę i królowa, którzy właśnie siadali do stołu, przerwali obiad i kazali się zawieźć do bezpieczniejszego, obronnego miasta Melę. Przybywszy z delfinem do Louvru, książę Burgundii pozostał przy nim, chcąc dobrą i pewną w zamku tym straż urządzić. Urządzenia nadzoru było tym łatwiejsze, że na rozkaz jego i jego braci zbrojni ludzie przybywali ze wszech stron państwa. W kilka dni później książę Jan znalazł się na czele około sześciu tysięcy wojska, całkiem mu oddanego pod dowództwem hrabiego de Cleve i biskupa Lierz zwanego Janem Bezlitosnym. Książę Orleanu tymczasem nie tracił czasu. Posłał wysłańców do wszystkich księstw i hrabstw swoich z rozkazem dostarczenia jak największej ilości koni zbrojnych i to w jak najkrótszym czasie. Wkrótce też przybyli pan de Arpedan z ludźmi z Bulońskiego, książę Lotaryngi z ludźmi z okolic Chartres i Dreux i wreszcie hrabia d'Alanson z rycerzami i gminami księstwa Orleanu. Wszystkie te przemarsze wojsk były wielce uciążliwe dla biednego ludu w okolicy Paryża. Zbrojne oddziały obu stronnictw przebiegały prowincje Labrie i Lille de France, rabując i niszcząc wszystko. Ludzie księcia Orleanu przyjęli za własną jego dewizę, kij sękaty ze słowem wyzywam. A burgundczycy skupili się około chorągwi księcia Jana noszącej hebel i napis przyjmuję wyzwanie. Oba wojska stały prawie naprzeciw siebie i chociaż pomiędzy książętami nie było wypowiedzenia wojny, wszelki jednak rozsądny człowiek czuł dobrze, że prosta kłótnia pomiędzy dwoma żołnierzami wystarczy do wywołania starcia i wojny domowej w całej Francji. Stan ten trwał już czas jakiś, gdy książę Orleanu przerwał go stanowczym krokiem, skutkiem czego wydał rozkaz swym Orlańczykom, aby się posunęli na Paryż. Widząc księcia, rycerzy jego i zbrojnych ludzi przebiegających ulicę Paryża, mieszkańcy stolicy mocno się zaniepokoili książę Orleanu nad użyciami swymi taką sobie wyrobił złą sławę iż chodziły pogłoski jakoby celem jego wyprawy miał być rabunek miasta to też w jednej chwili całe mieszczaństwo podniosło się i stanęło u bram paryża Studenci i ucząca się młodzież zbrojnie wyszła z uniwersytetu. Zburzono wiele domów na przedmieściach, aby z ich gruzów powznosić barykady na gościńcu. Jednym słowem, wszystkie przedsięwzięto środki, aby dopomóc księciu Burgundii w zwalczaniu księcia Orleanu. Zanim wszelako przyszło do spodziewanego starcia, z porady najrozumniejszych członków rządu królewskiego rozpoczęto z księciem Ludwikiem układy, które trwały cały tydzień i doprowadziły do porozumienia bez rozlewu krwi. Książęta zgodzili się, iż każdy wojska swe rozpuści i zda pretensje swoje na sąd Rady Królewskiej. Przysięgi z jednej i z drugiej strony złożone zostały na Ewangelię, a rozpuszczenie wojsk miało być dowodem wykonania umów. Jak tylko Paryż został uwolniony od zbrojnych obu stronnictw, królowa postanowiła odbyć wjazd do miasta. Ten dowód zaufania, jaki dawała Izabella, przybywając znowu pomiędzy mieszkańców Paryża w tak burzliwej chwili, z wielką był przyjęty radością. Tłumy narodu wesoło i radośnie wyległy naprzeciw niej. Królowa siedziała w pierwszym jaki na świecie zbudowany był powozie na resorach który jej w darze ofiarował książę Orleanu. Damy jechały za nią w karocach, dwaj książęta, niby pogodzeni, jechali na koniach obok siebie, trzymając się za ręce i niosąc każdy tarczę swego przeciwnika. Odprowadziwszy Izabelę do pałacu królewskiego, obaj udali się do kościoła katedralnego Notre-Dame, gdzie komunikowali się jedną hostią na pół przełamaną, ucałowali się u stóp ołtarza, a dla większego dowodu wzajemnego zaufania i zgody książę Burgundii prosił na tę noc księcia Orleanu o gościnność. Ludwik nie tylko gościnność, ale połowę własnego łoża mu ofiarował. Jan burgundzki ofiarę tę przyjął. Naród, uwiedziony pozorami, odprowadził ich, krzycząc Noel do nowego pałacu księcia Orleanu, który znajdował się poza zamkiem świętego Pawła. Ci dwaj ludzie, którzy przed tygodniem w stal okuci pod chorągwiami szli przeciw sobie, weszli teraz wsparci jeden na ramieniu drugiego do pałacu jakby dwaj najserdeczniejsi przyjaciele, po długim niewidzeniu się spotykający.